No siema, dzisiaj wypróbujemy sobie okorować taki płaski kabelek. Widzicie to? To są zwykłe kabelki, które normalnie macie w normalnych sprzętach domowych. Takie płaskie. I zobaczymy, czy to da radę okorować. Kurde, jest niebezpiecznie. Jest bardzo niebezpiecznie, bo ono już się kołace i wszystko się kołace. No i wynik jest jaki? No nie wiem. Coś to tutaj przycięło, kurde. Ale ustawimy noża troszeczkę tu. Tutaj wyregulujemy z tej strony, bo się to kołace, o. Takie zajebiste coś. Dobra, troszeczkę sobie usztywniliśmy noża. I zobaczymy, jak to pójdzie, kurde, teraz. Nożek się mniej, no mniej kołace. Ciągle się, ciągle bardzo mocno kołace. I się zobaczy teraz, co się stało. No, mamy tutaj coś takiego. Momento. I czy te płaskie kabelki w ogóle są na to dobre? No nie są dobre, kurde. Źle to idzie korować z tym ścierwem z weworu. No coś tam idzie, ale bardzo mało. Bardzo słabo. Widzicie, że trzeba dużej siły wynałożyć, by w ogóle coś z tego dostać. No, coś to niby okorowało. O. Te płaskie kabelki, no, nie za bardzo, ale coś tam trochę dało rady. I się urwało, kurwa. I się urwał kabel. Teraz spróbujemy te cienkie, kurde. Przytłoczymy noża na maksimum. Prawie. I zobaczymy. Ciągle z tym walczę, kurde, no. Czy to coś okoruje, czy nie. Ogólnie ładnie to idzie, ale nie liczę z tym, że jest zajebiście. Bo jest bardzo chujowo, bo nic nie okorowało. W jednym miejscu tak. To jeszcze chyba ze starego. Jeszcze przytłoczymy tego górnego noża. I się zobaczy. To jest raczej strata czasu na tym sprzęcie. No bo widzicie, ten nóż, kurwa, to jest tragedia, kurwa. Się pierdoli w jedną i w drugą stronę. W życiu bym takiego sprzętu sobie nie kupił na korowanie kabli. A ci, co kupują, ci, co to reklamują i ci, co to po prostu propagują, to są zjebi u mnie. Co to zrobiło? O. To prowadzenie oryginalne w ogóle nie jest, kurde, normalne, dobre. Po prostu to nie działa. I z tego cienkiego kabelka, o. No niby coś się da, ale ta izolacja jest taka twarda. Ale za bardzo to nie idzie. I z takimi cienkimi kabelkami to możecie sobie akurat tak dupę wytrzeć. A nie do korowarki stawiać, o. W ogóle to nie przecięło nigdzie prawie. Tu tylko, tak? W tym miejscu. To już raczej wolę sobie swoją oryginalną korowarką ciąć, niż takie badzewie za 700 zł kupować, kurwa. Tak, taka jest prawda.
To raczej stawię do swojej korowarki, niż marnować prąd tutaj oto z tego gówna, z Chin, kurde. Widzicie sami, że wielka tragedia. Wielka tragedia jest tym i tyle kabli, to bym się jebał chyba z rok albo ze dwa lata, kurde, z takim gównem. Taka jest prawda, nie kupujcie tego gówna z weworu, który niektórzy youtuberzy tak bardzo chwalą, no chociaż dostali to za darmo jak ja. Nie opłaca się kupować takie gówna, by korować takie cienkie kabelki. W ogóle to nie działa, ponieważ nóż się kołace we wszystkie strony, kurde. O! Jak to chodzi na tym łożysku, nie idzie tutaj przymocować, ani domocować nic. Tutaj jeszcze sobie ulepszyłem, by to w ogóle działało jakoś. Ale nic to nie da rady zrobić. Więc taka uwaga do tej maszyny. Jedyne co sprawne to silnik, kurde, no to że się kręci, kurde. No, silnik sprawny, kurde. No i to wszystko, kurde. Na grube kabelki może tak. Te płaskie. Bo to daje tylko radę korować z tej grubej otuliny. Tak, taka jest prawda, kurde. Czasami niektórzy, kurde, tam w reklamach propagują to gówno, a nie propaguje to gówno, ponieważ widzicie sami, że to koruje biednie. Bardzo biednie. No. O. Teraz się udało, ale z czym jest problem, kurde? Problem jest z tym, że to jest gruba izolacja, a producent pisze nam, że nawet takie cienkie można okorować. Nie da się okorować z tym nic cienkiego takiego jako tutaj. Tylko tą grubą izolację daje to rady. Jako tako jeszcze trzeba po prostu odmontować te dziurki, by w ogóle coś zrobić. Taka jest prawda, ja nic nie ściemniam, nigdy nie ściemniałem, bo wiem, że widzowie chcą prawdę, a nie jakieś tam pierdoły, które im producent tam stawi, więc takie cienkie kabelki, to już z tym nie dacie rady nic okorować. Ja będę zostawiał te kabelki tutaj do mojej korowarki prywatnej. No i z grubej izolacji, tak? Z cienkiej niestety, nie. Taka maszyna. To gówno. 700 zł w pizdu wyrzucone. Nie kupujcie marki Wewor tego sprzętu, bo to jest bieda. Plastik, nóż się kołace i ogólnie bieda. To, że to ma silnik, tu nic nie wybacza. No i dało radę akurat te cienkie kabelki. No z tej cienkiej otulin to będę sobie kiedyś znowu korował swoją korowarką. Cześć!